Ja wiem, że nie sztuką byłoby zmieniać sylwetkę, kiedy wszystkie karty by się ułożyły tak, jakbyśmy chcieli, kiedy ktoś by za nas gotował, trening się robił, że ja mam jeszcze zakaz na treningi, w związku tutaj kłania się właśnie słynna pamięć mięśniowa. Dajcie znać, jak przetrwaliście ten weekend. Czy ograniczyliście pokusy? Czy zrezygnowaliście? Czy może właśnie jeszcze dodatkowo dorzuciliście trening oporowy? Jeżeli ktoś mówi ci, że najważniejsze w zmianie sylwetki jest zmiana diety, treningu, to trochę cię oszukuje, bo tak naprawdę najważniejsze jest nastawienie psychiczne do procesu. Procesu, słowo klucz, procesu, który jest łatwiejszy niż się wydaje, ale niestety jest rozciągnięty w czasie. Cegiełka po cegiełce dokładamy do muru, który ma się złożyć na rezultaty. Gorzej, jak my się jeszcze nawet nie rozpędzimy, a już porzucimy wszystkie założenia, ramię w ramię z hasłem: ja się do niczego nie nadaję, trening na mnie nie działa, dieta na mnie nie działa, i nieprzypadkowo ten materiał powstał właśnie dzisiaj. Niedzielę, która jest po piątku, która jest po sobocie, które to jakimś dziwnym przypadkiem sabotują nasze cele treningowe, żywieniowe. Swoją drogą odsyłam do środowego materiału, w którym przedstawiałem fundamenty, które są niezbędne do tego, żeby zmieniać swoją sylwetkę na plus. Trzeba trenować, żeby rosły mięśnie, mięśnie przepalają tkankę tłuszczową, trzeba się czasem ruszyć, żeby też być osobą zdrową, i trzeba kontrolować założenia diety. Ale założenia diety, tak jak wielokrotnie na tym kanale przypominam, jeżeli chcemy chudnąć, są związane przede wszystkim z tym, żeby zjeść trochę mniej, a nie z tym, żeby na przykład kompletnie odpuszczać piwo, kompletnie odpuszczać jakiegoś grilla ze znajomymi czy coś takiego. W praktyce, bo na tym kanale nie bawimy się w taką teorię, jakby było niby idealnie, tylko tak, żeby właśnie trzymać się procesu, jemy więcej białka, jemy mniej kalorii. Jak jemy coś niezdrowego, to jemy danego dnia na przykład mniej posiłków o jeden, lub w posiłkach, które nie są pizzą, na przykład jemy mniej węglowodanów, mniej tłuszczów, wtedy stawiamy na to, żeby jeść więcej białka, ale już na pewno nie, dbając o własne efekty, nie wskakujemy do grona osób, które podpowiadają: na mnie nic nie działa, jeżeli tylko lekko wyłamaliśmy się z planu. O to chodzi. To jest absolutnie najważniejsze. Dieta ważna, trening ważny, wszystko ważne, ale najważniejsze jest to, żeby nie przestać działać, jeżeli choć trochę wyłamaliśmy się z planu. Lepiej szybko wrócić na właściwy kurs i zaraz zapomnimy, zaraz się będziemy śmiali z tego, co było na przykład 2-3 dni temu. A jak jeszcze podążacie dietą, którą ja propaguję, dietą elastyczną, która uwzględnia, która każe nawet złapać sobie coś, co lubimy, żeby długofalowo trzymać się w diety, to wszystko idzie spoko. Ja wiem, że nie sztuką byłoby zmieniać sylwetkę, kiedy wszystkie karty by się ułożyły tak, jakbyśmy chcieli, kiedy nie mielibyśmy stresu, ktoś by za nas gotował, trening się robił sam, ale bądźmy realistami, bo faktycznie proza życia nie zawsze pozwoli nam jeść super zdrowo, ale czy coś się stało, kiedy jednego dnia złamaliśmy nasze założenia, a na przykład 29 dni, które pozostaje w miesiącu, trzymaliśmy się planu, to jaki myślicie będzie rezultat? Właśnie ten rezultat będzie bardzo dobry. Z kolei każdy, kto porzuci kompletnie założenia po lekkim wyłamaniu się z planu, no to gwarantuje sobie, że nie tylko nie będzie miał efektów, ale prawdopodobnie za rok obudzi się: kurde, a może rok temu trzeba byłoby nie porzucać treningów. I dodatkowa kwestia, którą możecie obserwować teraz na mnie, może pokrzepiającą niektórych z was kwestią, jest to, że ja mam jeszcze zakaz na treningi w związku z tym, co się stało na mojej głowie, do 13 maja, więc ja po prostu nie ćwiczę. Ale mimo wszystko, moja sylwetka bez ani minuty treningu oporowego, tylko sobie po prostu chodzę, i tak jest prawdopodobnie ponadprzeciętna. Ja nie mówię tutaj, żeby zestawiać mnie w tym momencie z kulturystami, mówię tutaj o ogóle populacji. Bez treningu mięśnie wypracowane latami, nawet po miesiącu, po prostu nie znikają. Momentalnie, okresowo są mniej nabrzmiałe krwią, mniej spompowane, ale to wróci tak szybko, jak tylko wracamy do treningu. Tutaj kłania się właśnie słynna pamięć mięśniowa. To nie jest tak, że powrócimy do pułapu, który przeskoczył, czy ten pułap, w którym byliśmy. Wracamy do treningu, bardzo szybko wracamy do obwodów związanych z masą mięśniową, które raz wypracowaliśmy. Chcemy podnieść poprzeczkę, znowu musimy się dużo natrenować. Ale jeżeli już raz wejdziesz w proces treningowy, uzyskasz jakieś efekty, to bardzo szybko twoje mięśnie wrócą do pierwotnego rozmiaru. Może nie jak tylko złapiesz sztangę, ale wystarczy, że zrobisz proste ćwiczenia całego ciała. Natomiast z mojej obserwacji ja wiem, że to, że się nie trenuje, to trochę desynchronizuje cały harmonogram dnia. Ja zwykle układam swoje posiłki pod to, jak będę trenował. W momencie, kiedy nie trenuję, no to tutaj wkrada się duża swoboda. Dlatego też polecam każdemu być w treningu. Treningu nie na 150%, tylko w treningu regularnym, który właśnie sugeruje nam: aha, powinniśmy zjeść coś odżywczego, powinniśmy się wyspać, może tym razem odmówimy alkoholu, wypijemy jedno piwko zamiast 10. Tak to właśnie funkcjonuje, kiedy jesteśmy w takim stylu życia. Ja zapraszając was na dowolne wyzwanie o fundamentach, jakimi jest to, żeby regularnie trenować, ruszać się pieszo, właśnie podstępnie chcę was wciągnąć w to, żeby zostać jak najdłużej w takim stylu życia, bo nawet jak ktoś wpadnie w pułapkę zdrowego stylu życia, to szybko zaobserwuje właśnie korzyści, które z tym płyną. Więc mój
apel weekendowy, około motywacyjny, jest taki, że nawet jak cokolwiek się działo w piątek, sobotę, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy w dłuższej perspektywie właśnie będziesz szukał takiej wymówki. No nie, przecież zjadłem jednego cukierka, nie potrafię trzymać diety. Czy właśnie wskoczysz w grono tych osób, zjadłem jednego cukierka, co się stało, zjem jeszcze kawałek pizzy, przecież się ruszam i jestem i tak dużo lepszą wersją siebie, niż ta wersja, która by faktycznie może jadła niekoniecznie zdrowo i do tego by na przykład nie ćwiczyła. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu jutrzejszym. Jutro wielka premiera o godzinie 18:00. Zaprezentuję Wam aplikację, która w interaktywny sposób prowadzi po procesie treningowym, też po procesie żywieniowym, a tak jak mówię, to wszystko jutro. Do zobaczenia, cześć!